to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Kto walnął tą dziewiątkę z Playboyem? Co widziałeś się? Weź się, weź się. Znaczy, chciałbym przejechać. Ja! Czekaj, że myję. O 14, no. Nie wiem, chyba tak. Nie ma. No, no, na razie, hej. Nie idzie hamować, czy co? Tylną pokrzywiłem. Ile byś chciał? Przed tobą dwa dni ścigania w Kwizynie. W Suwałkach pierwszy dzień rewelacyjnie, drugi trochę gorzej. Jaki plan na dzisiaj? No, powtórzyć to, co było w Suwałkach pierwszego dnia, że wygrałem i tutaj mam nadzieję, że tak samo będzie. Dobra, i jak to zrealizujesz? No, będę się starał, żeby się nie wywracać i żeby szybko jechać. Dobra, widziałeś już tor? Co o nim sądzisz? No, bardzo mi się podoba i pasuje mi. Ten namiot dzisiaj przynajmniej dwa pierwsze miejsca będą. Ale w różnych klasach. Ale kto? On, ja i Płomoc. A Marek, Danielem Eksek po drudze. W jednej klasie. Dobra. Ja będę go popychał. Będzie tak jak... Będziemy skakać. Tak jak... Lecz Tomasz, on prób! Ja ciebie gonię. Tak jak będzie w Kielcach, że przegrałem 5000 sekund. Będziemy takie próbaki będziemy tak. O, dobra. Będzie się szło. Wiesz wszystko. Stańcie przy rytmach, tam będę przez kierownicę przelatywał. Tam będzie jeden wielki małyż. Jaki plan na dzisiaj? Pił do czwartej. Tak. Dzisiaj w tym początku, w marcu tego roku kupiłem motocykl, jeżdżę pierwszy sezon i tyle mam tutaj do powiedzenia w sprawie przygotowania. Czyli jaki cel na dzisiaj? Dojechać do mety, czy...? Dokładnie tak, dojechać do mety i to jest najważniejsze. I to będzie mój sukces. Pierwszy zresztą. Życzymy powodzenia w takim razie. Roskanty, o tak, dzięki bardzo. Tak, już raz startowałem. I to w motocrossie, gdzie trzeba było przejechać około 20 minut. No nie, no też jakby... Cel jest ten, no cel jest podobny jak u Dominika, no, żeby dojechać do pierwszych zawody cross country, żeby dojechać do mety, bo do tej pory najdłuższy mój przejazd motocyklem motocrossowym, żeby nie określić w promieniu, to powiem czasowo, zajął 35 minut, tak, a tu mamy 1,5 godziny, także po prostu jeżeli dojadę, no to będzie bardzo fajnie, tak, później będziemy walczyć o złote kalesony w następnych edycjach, tak. A jak Ci się tor podoba? No czy ta część, którą znam, to znaczy motocrossowa i tutaj przed przebudową, no to bardzo mi się podobało. Ja to oceniam bardzo wysoko tor, bo nie jest gliniany, zawsze czy popada, czy nie popada. Jak dużo popada nawet, to wsiąknie, nie ma błota i kałuż. Także oceniam super ten tor. No tam jest jeszcze ta część WRC teraz zrobiona, taka bardziej, ale ten, no, ale to zobaczymy no, na zapoznawszym okrążeniu, jak to wygląda. Przed nami dwa dni ścigania w Kwizynie. Jaki plan? No plan, jak najlepiej wypaść przede wszystkim i sobie krzywdy nie zrobić. Dobra, i co sądzisz o torze? Jest dość ciekawa trasa.
No, trasa jest bardzo ciekawa, jest urozmaicona, jest tor motocrossowy, są zakręty typowo endurowe, są zakręty typowo spotykane na zawodach cross country, także możemy tu mieć wszystko. Jakieś problemy przed startem, czy wszystko w jak najlepszym porządku? Nie, wszystko w jak najlepszym porządku, nie ma co. Jakie plany na dzień dzisiejszy? No przede wszystkim jechać równym tempem i no, uważać na siebie. Co sądzisz o torze? Tor jest bardzo, bardzo fajny, jest dużo hopek, także będzie ciekawie. Taki tor, który podpasowuje tobie, czy wolałbyś coś innego? No ja osobiście wolę takie odcinki leśne, ale myślę, że tutaj też będzie nieźle. Które miejsce dzisiaj? No nie wiem, byłbym zadowolony, jakbym był na podium. Jaki sposób to zrobić, żeby dzisiaj wygrać? Albo być na podium? Trzeba przede wszystkim równo rozłożyć siły i bez żadnych kraks, nie? Co sądzisz o trasie? Ciężka trasa, wymagająca dużo skoków. Techniczna dosyć trasa. Preferujesz taką trasę, czy mniej techniczną? No, preferuję tą, z tym, że tą już znam praktycznie, nie? Bo trenujemy tutaj często. Przed tobą dwa dni ścigania w Kwidzynie. Jakie plan na te dwa dni? No, jak najlepszy, że najlepiej tak by było pudło, pierwsza trójka. Byłeś kontuzjowany ostatnio. Będzie to miało wpływ jakiś na dzisiejszą jazdę i nie nauczysz? Nie, nie sądzę. Jechałem już w Rosówku, w motocrossie było dobrze, wszystko, bark nie przeszkadzał. A z kim będziesz najbardziej walczył? No z kuzynem. Jesteś liderem klasyfikacji generalnej juniorów. Co zrobisz, żeby utrzymać tę pozycję w dniu dzisiejszym i jutrzejszym? Co zrobię? No postaram się jak najlepiej pojechać, nie wywrócić się, zrobić jak najlepszy start i dojechać na pierwszym miejscu. Jakieś problemy przed startem, czy wszystko w jak najlepszym porządku? Problem jeszcze mamy z ustawieniem dyszy w motocyklu, ale zaraz to zlikwiduję i myślę, że pojedzie motocykl. Co sądzisz o trasie? Trasa bardzo dobrze przygotowana, jak to Kwidzyński klub motorowy. Super wyrównany asfalt na razie. Wolisz takie trasy, czy nie wiem, bardziej techniczne? Nie, ta jest dobra, dobrze przygotowana. Trochę techniczna, szybka, idealnie dla mnie. Jak się czujesz przed dzisiejszymi zawodami? A bardzo dobrze, troszeczkę jest stres, ale staram się go opanować. I co sądzisz o trasie? Trasa jest bardzo dobrze przygotowana, organizatorzy spisali się bardzo dobrze, no ale wymagająca. Na co liczysz w dniu dzisiejszym? No, aby ukończyć rajd. No i to będzie sukcesem na pewno. Okej, bardzo interesujący numer na twoim motocyklu, skąd to? No, na pewno inny niż wszyscy, rzuca się w oczy. No i wymyślony przeze mnie i przez dziewczynę. Brawo.